Witam, żebyszki, z tej strony Tragol, w kolejnym odcinku z Hearthstone 4 Nautkids Equestria War. Jako zakon Akturii, albo akturiański, albo coś tam się wreszcie znajdzie. Jeszcze nie tłumaczyłem tej nazwy, więc tyle powiem. Jeżeli chodzi o to, co teraz planujemy, no to wiadomo, że próbujemy pokonać tych, tylko że nie mamy zapatrzenia. Więc musimy wybudować supply hub. 26 maja to naprawdę nie aż tak daleko. Coś tutaj mamy. Może lepiej nie. Factory Modernization, myślę, że będzie lepsze. Potrzebujemy teraz trochę poprodukować sobie karabinów magicznych, dlatego że nasze dywizje się przekształciły na karabiny magiczne. Nawet nie kliknęliśmy tego. Ale i tak zapewne. Bo to było ciekawe, bo sami widzicie. Czasem to się pojawia, a czasami nie. Okej. Myślę, że może po prostu mamy czasami po prostu pojawiające się to, więc ja teraz spamuję to. Może coś to nam da. Teraz oczywiście musimy poczekać do maja, więc więcej nic nie porobimy. Tutaj. A, zapewne jakaś dostawa przypłynęła do nas. My też nie mamy na plusie. Co tak zjada? Czekaj, czy to brak tutaj zapatrzenia nam zjada, że tak naprawdę nie idziemy do przodu? Możliwe. Mamy tutaj oczywiście problem z tym, ale na razie nie chcemy tego wykorzystywać. I się wreszcie jak stworzyło to. Już możemy pchać do przodu. Dobra. Tak naprawdę musimy przejąć całe te państwo, więc no niestety taki minus. Okej, coś tutaj. Próbujemy, żeby szybko przyjęli. Tak naprawdę mam już mało dywizji, ale przez brak zaopatrzenia trochę słabo jest. Zawsze można się wycofać, ale no, nasi sojusznicy mogą się zdenerwować, że dywizję stracą. Dobra, widzę, że dosłownie wszyscy nam wysłają. Wiecie co? No właśnie. My dosłownie możemy kupić sobie jakieś karabiny. Tylko złamie się, że mają też te. Tylko, że jest takie pytanie. Czy sprzedają tutaj magiczne karabiny? Jest, Magic Rifle. Kto sprzedaje najlepsze Magic Rifle na rynku? Ci sprzedają, ale nie mają nic w zapasie. W ogóle nie. Większość Magic Rifle nie ma w zapasie. Serio? Wszyscy wykupują Magic Rifle? A nie, to jest moje. Dobra. Ja nigdy jeszcze nie kupowałem tego. Nie mówcie nic. Dobra, dajecie 370. Kupujemy za najmniejszą ilość i tyle. Deliveries 1. Okej, zgodzili się. Dosłownie tylko jedną fabrykę wykorzystamy, nie chce mi się więcej korzystać. Okej. Więc jak to wygląda ze strony karabinów? No, oczywiście słabo wygląda. Tutaj bardziej chcemy lendlisy, ale okej. I teraz już mamy problem z tym, że się ich narobiło w tamtym miejscu dosyć sporo. Okej, bierzemy ten Arnes. Bo tylko to chcieliśmy, realnie. Ale widzę, że no, lendlisami, no to oni po prostu ciągle nawalają. A tutaj nie potrzebujemy tego, więc sobie przełóżmy wszystko na karabiny. I nie mówcie, że znowu już pod stolicą się nam nie udało. Wiecie co? Czy jeżeli zaatakujemy takie, zrobimy chamskie z własnej woli, czy to po prostu nie zrobi to samo siebie? Czekajcie, czy ja zrobiłem event i ja straciłem od razu go? O, masz los. Nie mówcie, że ja. O, co to za idee są, jeżeli ja tracę je od razu. No, to miało być jakieś przygotowania, ale realnie to ja tego nie robiłem. Kurde.
Ale przynajmniej zanim skończymy cel narodowy, to już zdobędziemy miasto. Jak mi się wydaje. Przynajmniej mamy połączenie kolejowe, które kiedyś wybudowałem, kiedy ten teren należał do mnie. Ale tutaj jest jakiś problem, widzę. Dobra, wybudujcie później więcej tutaj połączenia. Okej, magiczne maszyny. Czy coś tutaj dalej jest? Dobra, patrzmy co dalej jest. No, jedyne co mogą nam dać to badania. Okej, ciągniemy dalej. Tutaj jest ewidentnie nas za dużo. A nasi sąsiedzi nam pomagają. Których w sumie z drugiej strony chcieliśmy... Będziemy chcieli zaatakować, ale okej, póki co możecie nam pomagać. A nie cierpię tego. Jak ja to łapię? Tak naprawdę. Proszę o odpowiedź. W 5 zdaniach. Dobra, wybudujcie to. Ile to potrwa? Chyba się nie uda mi. Okej, jak zwykle się nie zgodzili. Dobra, zima nastała. To zazwyczaj dla nas jest dobre. No, no, trochę przerażający. Nie powiem. Okej, no i skończyło się dlatego, że zapewne to jest tylko dla Dreadlick. Że kiedy istnieje. Nie powiem, trochę... trochę głupio. Dobra, jak to wygląda z tą wojną? Nawet trochę straciliśmy manpowera. Ale to dlatego, że teraz próbujemy im stolicę podbić i ona niestety, ale ma trochę fortów. To jest w sumie jest ich jedyny punkt zwycięstwa, więc nie powinno być aż tak miło. Wiecie, dlaczego część tych dywizji pokazuje, jakby w ogóle nie miał, nie wiem. Co to za decyzja? A, zapewne to. Tak czasami się pojawia. Mówiłem. No, trochę jeszcze czasu minie. Ale... A, atakują ten teren, więc... Teraz atakujcie z boku, to może... Uda nam się trochę podbić. No, realnie to jeżeli pokonamy tą dywizję, ma 105. Wow. Ale my też mamy. Wow, mamy trochę... Sporo się przydało zobaczyć, ile nasze... Te mają 60. Dobra. Padli. Select all. Submit. Confirm. Tak, jakby jeszcze jakieś inne państwo nam pomagało. Okej, w takim razie wracacie na... Łono. Łono państwa. Przyjmijmy. Może dadzą jeszcze. A. To jest taka zmiana. Okej. Ale wolę mieć te. Okej, koniec wojny. Mamy de... What the hell? To ma jeszcze więcej? Ja już takie myślałem, że... O, koniec. To jest te państwo. To wszystko tutaj takie... Boom. Więcej. Dosłownie możemy zrobić to, co chciałem. Nice. Dobra, ale wydaje mi się, czy... A nie, nie możemy. Się zastanawiam nad tym. A nie możemy. Dobra. Realnie, szczerze powiem, to oznacza, że... To w sumie mamy. Small science base mogliśmy zrobić. Realnie powiem, to oznacza, że jeszcze jesteśmy w grze. Wow. To państwo chociaż ma takie według mnie bardzo... Bardzo słabe drzewko. To jednak dobrze się trzyma. Wow. Dobra. Pytanie jest teraz z tym. Bo tak, bo to będziemy chcieli zrobić jako masz główny... Główny... Główną broń. No, trochę może potrwać. Który level mamy już? Mio. 5. Czyli w sumie dosyć dobre ulepszenie. Jak wyglądają nasze?
No tak, do samych karabinów nie, ale do produkcji na pewno ewidentnie są lepsze. Okej. Teraz nam się to tworzy. Dobra, jeszcze jest dużo tutaj do zrobienia. Chociaż tak naprawdę mamy strasznie dużo political power, na które moglibyśmy sobie na przykład służyć na dawanie medali. Okej, więc tak. Zabezpieczyliśmy. I teraz co? Możemy sobie porobić o tutaj. Patrząc, co się nam opłaca. Realnie tutaj nie mamy oczywiście tutaj żadnych budowy statków. Więc to nic. Water Towns, Water Republic, Northern Tribes. Oczywiście większość tego to zbypasujemy, ponieważ już tego to nie istnieje. A raczej byśmy nie zrobili tego wcześniej. Water Towns. Tutaj jest to. No, realnie to są jedyni ci, których możemy zaatakować. Później byśmy River Federation może było. Mamy to sustrzelić tylko z Kingfisher. Nie, to wszystko bypassujemy. Podoba mi się, że to musimy zaatakować te wszystkie państwa, ale z drugiej strony one już nie istnieją. Więc nie powiem trochę słabo. Okej, tutaj są jakieś bonusy takie do walki. Chyba nie. Tutaj takie 70. Powiem szczerze. Pójdziemy na razie w to, bo jest taki problem, że to jest naprawdę dużo, to nam zajmie. I nie sądzę, żeby się nam opłacało zbytnio iść w to. A widzę, że tutaj jest już problem nazwany brak wystarczających. Nie chcę tego, ja chcę tą armię i wystaw. Okej. Na szczęście podbudowaliśmy sobie tutaj nieco z tych rzeczy. To już nie musimy budować. To możemy sobie dać na sam koniec. Teraz niech się to nam buduje to. A jak to wygląda z manpowerem? Mamy teraz w sumie 5 milionów, ale boję się, że część tego manpowera to zginęło na wojnie. Pytanie, czy dalej coś mamy? Dalej mamy coś. Więc to jeszcze jest, można porobić sobie. Nie martwmy się. Dobra, automatyczne Magic Rifle. Bardzo chętnie. I realnie teraz chyba będziemy szukali wszystkich rzeczy, które nam po prostu będą polegały na tym, że mamy bonusy, bo to po prostu nam pozwoli na szybsze badanie, a w sumie nie mam potrzeby zbytnio szukania, że tak powiem, jakichś nowych rozwiązań. Dobra, na razie mamy te karabiny. Ja je trzymam dlatego, że po prostu mogą się przydać na przyszłości. Realnie to trzeba było sobie pobadać, badać sobie jeszcze na przykład to, ale tutaj musimy mieć te wcześniejsze. Na szczęście nie jesteśmy teraz. To jest ten moment, kiedy drzewko badań trochę stopuje, więc nie jest też tak źle. Manpower jest trochę taki, powiem, nie za bardzo. I tak naprawdę naszymi wrogami będą ci, ale oni są zbyt potężni. Trzeba by było znaleźć sobie jakichś sojuszników. Na przykład ci wydają się, że można by byłoby ich jakoś podatakować, ale raczej nie. Ci też mają sojusz. Ci. Tych to trzeba by było trochę, że tak powiem, poharatać na morzu, a tego nie możemy. Mamy nawet ten Windigo, ten Red. O, to Red. Więc to jest akurat plus, że takie naprawdę nie jest na nam potrzebne.
taki plus, który w ogóle nie ma sensu obecnie. Wcześniejsze plusy były, miały sens, mogły zostać, tylko że postanowili, że jednak nie. No, na naszej granicy nie ma tej dużo tych dywizji, ale może się to zmienić, kiedy ich zaatakujemy. I chyba my nie dostajemy. O, tak, wszystko zostało zbypassowane. My chyba nie dostajemy tutaj żadnego takiego, wiecie, czegoś, co by się nam przydało. Więc... czy coś się ruszają? Widzę, że ich dywizje to mają 6 zmotoryzowanych. To w porównaniu do naszych mogą być naprawdę trochę słabo być. No, jak już przychodzą na granicę ich dywizje, widzę to. No, ci to nie mają, ale ci... ci to słoj, masz się los, oni mają wszystko to, co potrzeba. No i jeszcze teraz przychodzą na granicę, nie. Nawet nie mam szans zbytnio. To jest aneks, okej. Nie, to wtedy bym musiał sobie trochę porobić z tych rzeczy. Tak. Tutaj musiałbym po prostu sobie te dywizje pozmieniać. Mamy na szczęście trochę doświadczenia wojskowego, więc nie powinno być aż tak źle. Ale będziemy potrzebowali po prostu wszystkich ulepszeń, które zdobywaliśmy, ale w sumie nie produkowaliśmy. Dobra, organizacja nice jest. Dobra, w takim razie produkcja. Ja się bym zastanawiał, czy po prostu nie zrobić przerwy, bo to jest... wiecie, to mi się wydaje, że będziemy po prostu robić jakieś budowę państwa od podstaw. I to może trochę zająć. Tak, bo teraz zrobiłem sobie tego, potrzebujemy bardzo dużo karabinów. Kiedy to nam się niby stworzy? No, za 2 lata. Ci tak naprawdę... powiem szczerze, tam to drzewko ma sens. Żeby nie było takie długie. Ponieważ wszystkie nasi sąsiedzi, których chcieliśmy, zostali zniszczeni. I teraz jedyna wojna, która byłaby tak w sumie... znaczy się tamte też by na poważnie, ale taka na poważnie, poważnie. Ona w sumie trochę tak... obecnie trochę trudno mi się wyobrażam sobie, żeby jak udało nam się coś cokolwiek z nimi zrobić. Więc to jest ten największy problem. Wydaje mi się, że to jest gołąb. Teraz zauważyłem. Bo ci się naprawdę rozrośli. Oni nie mają żadnego bifu z nami. No ale... oni walczą z... to wszystko walczy z dosłownie wysepką. Ci na pewno się muszą bać. Okej, w takim razie robimy to. Zawsze bardzo fajnie dostać flexible production. A my nic nie mamy, żadnych bonusów nie mamy wcześniejszych. I tak naprawdę to powoli nam wzrasta. Wow. O co chodzi? Albo oni ćwiczą. Chyba dlatego. Zdaje mi się ich, jak oni wyglądają podczas ćwiczeń. Więc tutaj po prostu musimy ich usunąć, albo... no gdyby pozostali byli, to może miałbym szansę, tak to? Dobra, zrobię teraz przerwę. Dokończę, kiedy będę mieć już szansę. I zapewne na tym skończymy serię, bo dalej to już nie ma za bardzo znaczenia. Mogę zawsze sobie transfer turem jeszcze zrobić to i zobaczyć, jak to wyglądałoby, ale realnie to... nie powiem. Północ została zajęta przez nich.
I to chyba dlatego, że mają w ogóle... w ogóle tutaj jakieś możliwości. Tak, mają tutaj strasznie dużo Morgoli. Dobra, widzimy się za chwilę. Okej, jestem już z powrotem po dłuższym czasie. Jeżeli chodzi o liczby, to nie przejmujcie się, musiałem cheatować, dlatego że już nie miałem manpowera. Więc teraz wracam, dlatego że River Federation dosłownie wypowiedziała wojnę tym, co oznacza, że my możemy wypowiedzieć wojnę i wykorzystać sytuację całą tą z tym, że są na wojnie. Oraz oczywiście usunąłem sobie front. Dobra, trochę będzie mnie to kosztować, ale okej. Nadal mam braki w zaopatrzeniu, ale powinno się to trochę zmniejszyć. W ogóle sobie jeszcze dywizję panterną zrobiłem lekko. Na razie to jest czołgów takich podstawowych, teraz trochę je ulepszam. Więc zobaczymy, jak tutaj będzie. O, bardzo chętnie sobie wezmę. Oni zawsze mnie wspierają, więc jest miło widzieć, że ktoś wspiera w tym dziwnym świecie nas. Okej, w takim razie zróbcie front tutaj. I będziemy atakować. Ogólnie rzecz biorąc, to te nasze dywizje, one, nie wiem, czy one coś mają, znaczy mamy takie jakieś lekkie bonusy na nich, ale nie wiem, czy one nie są już aż tak stare, że już tak naprawdę nic dla nas nie znaczą. Na razie będziemy powoli... Oh my! Dobra, nie powiem. Coś tutaj czuję. Okej, oni tutaj są. Podają mi się te ich wszystkie ukłonki z flagami. Czekaj. Nie. To jest chyba ten. To jest tak, to jest to nowe. Dobra, zmienili trochę. Znaczy się, z jednej strony w sumie powoli wszyscy będą zmieniać po swoich modach. Dobra, najlepsze karabiny magiczne. Mamy już w ogóle 7. Możemy wyrabiać te polityki do tych naszych MIO i wybrałem sobie to. Nie przez ikonkę, tylko dlatego, że nadal badam, więc potrzebuję. I raz, tutaj nie ma nic do produkcji, tak jak na przykład w Kaiser Reduxie są takie do produkcji bonusy. Tutaj aż tak nie ma. Jeżeli chodzi o drzewko, to też cheatowałem tą stronę, już nie chciałem mi się robić, więc po prostu kliknąłem, żeby się zrobiło. Atakujcie dalej, bo wiedzą, że ja muszę dać im atak maksymalny, bo bez rozkazu to im w ogóle nie idzie. Okej, trochę łupów wojennych. No i mamy to w swojej potędze. Dobra, dokładnie nie wiem, na czym mamy claimsy. Nie mamy nawet możliwości tutaj za bardzo wzięcia floty. No chyba, że spasujemy miliard razy, no to wtedy będziemy mieć możliwość, no to... No to mamy już możliwość. Bum, nasza flota. Więc tak, Water Towns... I w ogóle spapetujemy. Resztę... Bo ja nie wiem, czy mają jakieś kory... Znaczy się oni tak naprawdę wypowiedzieli wojnę tym, a oni mieli chyba gwarancję. Na razie River Federation oddamy ten kawał ziemi, a my resztę spapetujemy. Okej. Tak powinno być w miarę równo. Jak mówię, tutaj jest na tej linii. Realnie. Czy ktoś tutaj ma, znaczy się oni mają, oni nie mają za bardzo tych portretów, trochę słabo. Okej, więc realnie, ile dni już zrobiliśmy? A, tak mało. Dobra, robimy sobie dalej. Tutaj mieliśmy Water Towns podbić, ale jak sami widzicie, jeszcze są inne rzeczy. Pytanie jest takie, bo tutaj musimy być musimy to kontrolować. Tutaj oczywiście to nam nic nie da, więc dosłownie możemy sobie subject zrobić, ale z jednej strony możliwe jest, żebyśmy zaatakowali resztę
Bo to nie jest coś takiego, że oni są jacyś... ci są trochę po... O, oni się podboostowali, wcześniej mieli mniej dywizji. To już nie mamy szans. Okej, okay, tutaj sobie zbypasujemy. I... Bo tak, realnie to tylko to nam zostało. Robienie serii tylko, żeby walczyć z największymi i najmniejszym państwem, no to i nie ma sensu. Więc po prostu sobie poszukamy tych wszystkich państw, które... Znaczy tych wszystkich państw, tych wszystkich regionów, które potrzebujemy. Run ten big. Tak. Realnie chodzi zapewne o te wszystkie regiony, które są tych państw narodowe. Tutaj możemy mark all state. Przeniesiemy. Jeszcze tylko sobie zobaczymy. Tutaj jest. Tutaj jest ten Northern Tribes. Ciekawe, bo pokazuje, że nie musimy. Okej, więc to, co nie będzie naszym korem, to my oddamy im, bo to nawet też ich nie jest core. Okej, transfer. To tutaj musimy mieć. Tutaj musimy. Mieliśmy zaatakować tych. Dobra. Windford. Okej, to jeszcze. Elf Lake. Wydaje mi się, że to... O, jeszcze w tym jest. Okej. Lost Gate. Lost Gate. Okej, czy to jest w ogóle do tych wszystkich? To jest Gryphonian Republic. To w sumie to jest to, co chcieliśmy. To jest ostatni odcinek, więc nie martwcie się. No, w sumie trochę chunky byśmy byli przez to. Okej, okay. I jeszcze, o, jeszcze jeden region. Bleak. Bleak Spire. Transfer. Okej. Okay. No to teraz jeszcze, tak, sami widzicie, co wpisywałem. No i jak już tutaj mamy, to dajcie tylko chwilę, żeby się tam ustawiło nam. I teraz occupied. Dlaczego to nie jest według was occupied? Dobra, i oddajemy w takim razie to, co nie jest nasze im. Realnie możemy jeszcze Watertown. Szczerze. Może jednak weźmy to. Czekaj, ile tutaj jest? Bo chodzi o to, że... I tutaj jest tak, Skyvania. Weźmiemy w ogóle wszystko, co należy niby do tych. I oni tutaj mają kory? A. A to byśmy mieli wtedy problem z nimi. Tak, to bierzemy. Tak, ci. I zgaduję, że jeszcze z Wedinią byśmy walczyli. Tak. Whitetail Republic. Whitetail to chyba jest to. Albo nie wiem. Że już ich podbiłem. Bierzemy jeszcze tych. Oni realnie byli naszym papetem, więc to by nic nie zmieniało, tylko że granice widzę, że byłyby już okropne. Hmm.
Okej. Gryphonian Republic jeszcze w sumie miało to, te wyspy. No, bylibyśmy takim dosyć dużym czankierem, nie powiem. Imperialna armia, Jezu, ten coś też nie jest. Brakuje mi w tym po prostu dużo idei. Znaczy się, z jednej strony wiem, o co chodzi. To jest państwo, które nikt się już nie zajmuje tym państwem. Ono, jeżeli nie robi wielkich problemów, no to niech zostanie. Więc tak naprawdę rozgrywka nią to trochę już nie ma sensu, jak mówiłem. Bo jeżeli ta republika tak naprawdę padła przez to, to przejęło cało. No tak naprawdę to już tak wszystko by niszczyło. Dobra, więc tak by było na samym końcu. Już nie bądźmy jacyś mega dokładni, co by było. Mamy tak naprawdę 13 mi milionów manpower, a oni zapewne mają o wiele więcej. Mają deployed bardzo dużo. Chcemy się zobaczyć, ile oni w ogóle mają. No na pewno mieliby dużo, bo te regiony zapewne mają po kilka milionów. A nie, a są tutaj. No mają takich kilka regionów, co jest bardzo dużo. Tutaj też istnieją, to jest okupy. Bardzo dużo okupajt mają po prostu. Realnie to bym myślał sobie, żeby to jednak zrobić coś a la marionetki, jak to zwykle bywa. Więc tak, no, mógłbym jeszcze wyzwolić, ale to wtedy by było w ogóle okropnie, by to wyglądało, więc już lepiej nie wyzwalajmy. Mamy dwie Gryphonian Republic? What the hell? Się dwie stworzyły. Ciekawe. Bo tak, bo to byłoby tak, Water Towns. To jest. Water Towns, Northern Tribes. No i tym byśmy musieli oddać większość terenu, którym jest nasz. No. Ciekawe państwo, gdyby nie to, że północ spada dosyć szybko. I tak naprawdę, zanim udało mi się tutaj cokolwiek zrobić, to trochę długo czasu minęło. Więc drzewko już nie jest aktualne. Ale możemy jeszcze sobie, nie wiem, dokończyć drzewko, zobaczyć, czy coś nie będzie na samym końcu, bo wiecie, to. Nie, ja chciałem sobie autocomplete. Bo czasami się polubią sobie pojawiać się i znikać. Okej, więc trochę poczekamy sobie jeszcze. Ci mogą, jest duże prawdopodobieństwo, że będą chcieli nas zaatakować, tylko że oni mają wojnę z jakimś. O mój Boże. Mają wojnę z miastem, które jest otoczone dookoła. O mój Boże. O, nigdy się nie spodziewałem, że będzie to. I ja nadal się dziwię, że mój znajomy, który po prostu kocha ten mod, on mówi, że ten jest mod dopracowany. Ja mu to wyślę. Ja po prostu mu to zrobię screena i mu to wyślę. I napiszę bardzo dopracowany mod. O, naprawdę te enklawy czasami w tych państwach, one czasami śmiesznie wyglądają. Dobra, więc tyle z tego państwa. Jeszcze dostałem propozycję zagrania czymś na Old War Blues. Na razie jeszcze muszę porobić coś innego, więc trochę będzie. Zastanawiam się nad serią z Niemiec, bo realnie mogę jeszcze ją naprawić z tego względu, że po prostu mogę tam custom rulach trochę porobić, więc spróbuję, może to mi się uda. Realnie to oznacza, że ja po prostu będę brać wszystko, co jest możliwe, żeby szli w moją stronę. Czyli po prostu najpotężniejsze Niemcy. Najpotężniejszy ten wszystkie państwa. I powiem wam szczerze, już mnie nie obchodzi, czy ja oszukuję, czy nie. Chcę po prostu z tymi Niemcami cokolwiek zrobić. Dobra, przyzwa mi trochę. No to, cześć.